Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Toristo52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek... Długo się zastanawiałam, gdzie iść następnym razem, do jakiego miasta. I zdecydowałam, myślę, że udamy się do Trellis. A dlaczego do Trellis? Dlatego, że była o nim wzmianka. Usłyszeliśmy od Basira, że zaatakowano go w drodze między Trellis a Montero. To po pierwsze. Ale głównie chodzi mi o Trellis, ponieważ zależy mi, żeby dostać się do Geldern. A żeby dostać się do Geldern, to mamy dwie drogi. Albo przez Silden, albo przez Trellis tak naprawdę. I no, pomyślałam sobie, że fajnie by było może zacząć tak... Iść tak niestandardowo faktycznie, bo nigdy tak nie szłam. Jeżeli byście byli zainteresowani, to zawsze szłam tak. Ardea, Redok, Cape Dan, Montera, Gota, Vanguard, Silden, Geldern, Trellis. I później robiłam albo tak, że szłam do Faring i szłam tutaj do tych klanów, albo szłam z Trellis od razu do Bragi i robiłam praktycznie całą pustynię. Teraz troszeczkę bym chciała to zrobić tak chaotyczniej, więc no zrobiłam to chaotycznie, nie powiem, że nie, bo nagle z Cape Dan poszliśmy do Faring, więc tak, było to chaotyczne. Vanguard zostawiam na później. Na dużo, dużo później. Myślę, że dopiero na etap, gdy znajdziemy wszystkie artefakty Adanosa. Nie wiem, czy to jest głupi pomysł, czy mądry. Ale tak bym po prostu zrobiła. Tak mi się wydaje, że to będzie wcale nie głupi pomysł, tylko taki, można powiedzieć, nawet i ciekawy. Bardzo taki, bym powiedziała, niestandardowy. To tak jak teraz jest dosyć to niestandardowe, że idę do Trellis. Ale no, jest to seria, którą prowadzę tak naprawdę inaczej niż zawsze i to mi się bardzo w sumie podoba w tym, że tak robię, bo faktycznie czuję, że to ma fajny vibe i coś tu daje fajnego. Więc dlaczego by tego nie spróbować zrobić tak, a nie inaczej? Zresztą do Trellis nie jest daleko. Tutaj. Aż się tak zastanawiam, gdzie jest w takim wypadku w Trellis... jak to się nazywa? Teleport. Bo jak już bym poszła, to bym chciała go zdobyć. I już mi się chyba przypomniało, gdzie jest. I tak naprawdę to bym się właśnie nastawiała na to Geldern. Dlatego byśmy tutaj na razie te okolice może... zostawili? Chociaż... może i nie. Skradasz się jak jakiś złodziej. Dobre pytanie, bo tak jak mówię, to jest takie moje pójście trochę niestandardowe. Takie od tyłu, można by powiedzieć. I zastanawiam się, czy iść tutaj teraz od razu, czy nie. Czy to zostawić na troszeczkę późniejszy etap. Tutaj też w okolicy była ciężka skrzynia. A chociaż nie, to bardziej tam wyżej jest chyba ta ciężka skrzynia. Fajnie by ją było w sumie zdobyć. To wiecie co? Może ogarnijmy sprawę po kolei. Kolejny najemnik. Nam też zamierzasz sprawiać problemy? Znikaj stąd! Dość już wycierpieliśmy. Uspokój się, chłopcze, albo dam ci nauczkę. Dalej! Nie boję się ciebie! Czas, żeby ktoś nauczył cię manier. No to pokaż, na co cię stać. Przekonamy się, kto jest silniejszy. Pokaż mu. Dobrze. Jeżeli chcesz, to niech będzie. To jest darmowa siła. Dlatego ja sobie skorzystam. No i troszeczkę w taki mało standardowy sposób właśnie pójdziemy. Jeżeli o to wszystko chodzi. Mamy krówki. Fajne jesteście, ojej. Nie mam butelek, więc jej nie wydoję niestety. Szkoda. A ty wstajesz? Nie ujdzie ci to na sucho. A nie możemy się po prostu dogadać? Cholera. Bolą mnie wszystkie gnaty. Czego ty w ogóle ode mnie chcesz, przybłędo?
Chyba przyjdę tu od czasu do czasu tylko po to, żeby dać ci po gębie. Tak, tak, jasne. Będę trzymał ją na kłódkę. Żaden sługa nie odezwałby się do mnie w ten sposób. Sługa? Nie jestem sługą. Mam znajomości na wysokich szczeblach. Kto? Na przykład orkowie na wykopaliskach świątynnych. Kto konkretnie? Nadzorca? Tak, tamtejszy nadzorca. Jak się nazywa? A czemu miałbym pamiętać? Ci wszyscy orkowie wyglądają tak samo. Nie wierzę w ani jedno słowo. Naprawdę? Pracowałem dla orków w świątyni. Moja łopata musi gdzieś tam leżeć. Doprawdy? No rozejrzyj się, jeśli mi nie wierzysz. A co z tego będę miał, jeśli znajdę tę twoją zardzewiałą łopatę? Jeśli przyniesiesz mi łopatę, powiem ci, jak możesz zdobyć dużo złota. Naprawdę? To się robi coraz bardziej niedorzeczne. Hej! Może i jestem lekkomyślny, ale na pewno nie jestem kłamcą. Jasne? To się okaże. Dobra, no to... Faktycznie się okaże. Pewnie przybywasz po daninę, co? Ale nie mogę ci zapłacić, bo dranie wszystko ukradły. A niech to! Zobacz! Znów tu są! Te bestie nie zostawią nas w spokoju! Ale ten miecz robi siekę na tych goblinach. Podoba mi się. Pokazałeś mu. Gdzie jeszcze? Sam się prosiłeś. Oj, panowie. Skradasz się jak jakiś złodziej. Bo... Ci cholerni złodzieje pozbawią mnie całego majątku. Skąd się biorą te cholerne gobliny? Nadciągają z północy i kradną wszystko, co tylko się da. Gdzieś w pobliżu rzeki musi być ich gniazdo. Chciałbym, żeby ktoś je znalazł i zrobił z nimi porządek. Wtedy mógłbym wreszcie pracować w spokoju. Dobra. Co z twoją daniną? Danina, którą miałem przekazać Trelis, została skradziona. Cholerne dranie. Pokaż mi swoje towary. Okej, masz kilof, masz dużo wytrychów, masz miksturkę. Zabieram od ciebie totalnie wszystko. No i dobrze, no. A tutaj jest jakiś taki fajny też kuferek. 300 złotych monet. Piękna sprawa. No i co? I myślę, że idziemy dalej. No, także troszeczkę, tak jak mówi, niestandardowo, pójdziemy sobie od tyłu. Nigdy tak nie robię, to podkreślam. Ale jestem ciekawa, jak to nam po prostu wyjdzie. Szczególnie, że może być troszeczkę, może ciekawiej, sztaba magicznej. Nie wiem, czy tutaj będzie jakiś fajny złodziej, który by mnie czegoś nauczył, bo wydaje mi się, że tych arcytrudnych to może mnie nauczyć dopiero Lares w Geldern. W sumie jesteśmy tak gdzieś w połowie drogi do Geldern. Tam jest farma kolejna. W sumie to będzie fajna droga do Geldern, chyba z tego, co mi się kojarzy. Można popróbować później. Zacząć od Trelis i później iść właśnie do Geldern. Serio? Dobra, zrobimy na chwilę odwrót. No, już prawie. Dobra, na pewno jest ich tutaj więcej. To jestem tego pewna. I widzę, że sporo kuferków na mnie tutaj będzie czekać. Ojejku, aż... Naprawdę? Nawet świnie ukradły. I pięknie.
To co, od razu sprawdzimy, co tutaj ciekawego mogę znaleźć. Są paczki z bronią. Jeden kuferek. Niemożliwe. Kolejny arcytrudny zamek. Może wiem, gdzie będzie trzeba się wrócić później. Złamany. Ja się zapiszę od razu, bo jak będzie tak mamy wytrychy, to ja już się stresuję. Dobra. Wiecie co, na szybko sobie wyjmę kartkę i właśnie zapiszę. Ten drugi zamek. Aż świnki się odpaliły w tle, co ja robię. Tylko chciałabym umieć pisać. Arcytrudny. Jaskinia z goblinami. Tyrellis. No właśnie dlatego by wypadało ogarnąć coś z kwestią Laresa. On by mi tutaj pomógł. I to całkiem nieźle. Mam nadzieję, że tam nie leżało więcej paczek z bronią. Bo się tak trochę nie przyjrzałam. Oby. Tu jest jeszcze jedna na przykład. To już są trzy paczki z bronią. Zobaczymy. Dobra, to tak na szybko. Nie wiem, po co ja te pałki zbieram. Liczę na jakąś gotówkę chyba z tego. No bo jest w sumie na co liczyć. Okej. Tamten wodospadzik skądś kojarzę. Tam jest właśnie chyba ta jedna droga też do Geldern. Bo są właśnie chyba dwie. Jedna jest tak jakby od Silden, a druga jest tak jakby... od Trellis. Kurde, czy mi się dobrze kojarzy? Chyba tak. Co prawda ja już zbyt wiele nie pamiętam, bo ja rzadko kiedy tędy chodzę. Tak naprawdę. Siup i chodźmy oddać zadanko. Jasne, czemu nie? Oczyściłem jaskinię na północy z goblinów, które kradły twój dobytek. Stamtąd nie przyjdą już żadne gobliny. Chwała Inosowi. Na mojej farmie znów zapanuje spokój. Bardzo ci dziękuję, przybyszu. Przyjmij ode mnie tę skromną zapłatę. Okej, dostałam 300 też. Może być. To chodźmy dalej. Tu bym wyciągnęła kuszę, bo z tego co pamiętam... No właśnie, krwiopijce tutaj są. Powinnam się najpierw wyleczyć, a nie do niej strzelać. No dobra, bez przesady. Już teraz to nie stanowi większego kłopotu. Dobra, miksturki sobie znowu zrzucimy na pasek. Ale się wyleczymy pieczenią. Tutaj widziałam jakiegoś dzika. Miałam mówić, gdzie jesteś. I tu jest sporo ziółek. Tu jest jakiś wilczek pojedynczy. Mi się kojarzyło, że tu jest goblin. Dobra, zrobimy tak, że weźmiemy sobie trójeczkę.
Są rozpruwacze. Ja chyba na razie do świątyni nie potrzebuję iść. Wiecie, bo ta farma to na przykład była przy drodze, ale... O, tu was jest sporo całkiem. To tylko zrobimy na razie tak. Do Montery. Okej, okay, tutaj jest jedno wejście do Tralis. Lepiej sobie idź. Daj mi spokój. No to jesteśmy. Nie chcemy tu awantur, jasne? Ojej, muszę tego usłyszeć. Ruszaj się, Mora. Kto tu dowodzi? Panem zamku jest Vaak. Jeśli jednak chcesz pomówić z kimś, kto wie, co tu się dzieje, idź lepiej do Torusa. Jest Morą, tak jak ty. Z reguły stoi na moście przy południowej bramie Prelis. To znaczy przy bramie po drugiej stronie tej fosy. On się tobą zajmie. Mhm. Nie. Nie wiemy, czy można ci ufać. Okej, okay, to troszeczkę dziwnie wygląda tutaj, jeżeli ja się go pytam. Zawsze powtarzam, że trzeba... Milok. Wojownik. Zobaczymy, co się stanie. Stój, Mora. Masz jakieś mikstury lecznicze? Potrzebuję mikstur leczniczych. Daj mi wszystkie, jakie masz. Albo cię obiję, rozumiesz? Zapomniałam o tym. Nie macie tu alchemika? Nie. I na tym właśnie polega problem, Mondralo. Zdaje się, że miałeś nam coś w tym zakresie skombinować. Zamknij jadaczkę. No dobra, załatwię ci alchemika. No cóż, nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak się za to zabierasz. Masz dla mnie jakąś radę? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Oto mikstura lecznicza. Widzisz? Łatwo poszło. Ale to dalej za mało. Potrzebujemy ich więcej. Ja cię rozumiem. To uczysz walki. No raczej nie uczysz zabijania orków, bo to byłoby dziwne. Parowanie... Ty możesz tych toporów uczyć, ale ja ciebie jakoś bardzo chyba nie potrzebuję do tego. I tu jest główny dowódca. Stać! Ani kroku dalej! Co to za budowla? Spotyka się tu rada wojenna naszego pana Vaaka. Czy jemu się nagle zmienił głos? Czy mi się wydawało? Ręka, która... Nie! Nie wiemy, czy można się ufać. Dobra, no to to wiadomka. A może by tak z Milokiem pogadać? Potem iść właśnie... Dobra, dobra, nie chciałam, sorry. Wojownik, 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 wojownik. Zwiadowca. Wola Kana. A kogo my tu mamy? Nie patrz tak na mnie. Wiem, że nie powinno mnie tu być. Jesteś paladynem. Byłem kiedyś. Zanim przegraliśmy wojnę i utraciliśmy magię runiczną. Dziś jestem tylko cieniem osoby, którą byłem dawniej. Nawet największe plany magów ognia nie zdołają tego zmienić. A co to za wielkie plany magów ognia? Niektórzy magowie z Nordmaru twierdzą, że znaleźli sposób, aby przywrócić nam naszą magię. Dlatego poszukują tych ognistych pucharów i gromadzą je w swoim klasztorze. Co jeszcze wiesz o ognistych pucharach? Nic. Wiem tylko, gdzie jest jeden z nich. Gdzie? W mojej kieszeni. Znalazłem go wśród dobytku żołnierzy, których wyparto z tego zamku. Oddaj mi ognisty puchar. I co niby chcesz z nim zrobić? Wszystko, czego ty nie potrafisz. No dobrze, proszę, weź go. Ale pocisk. Jeśli zabierzesz go do magów ognia, do Nordmaru, może wyniknie z tego coś dobrego. Walczysz przeciwko swoim? Inos opuścił nas wszystkich. Wraz z magią runiczną straciłem też całą nadzieję. Nie podniosę miecza na najeźdźców, póki Inos nie przywróci mi mojej magii. Pracujesz dla orków? Oczywiście. A co, mam się chować po jaskiniach jak buntownicy? Jestem silny i nie zamierzam się ukrywać. Na pewno masz coś lepszego do roboty. W sumie to troszeczkę mądre nawet. Jest tutaj Kabir.
Już to wiem. Wolałbym honorową walkę. Nieciekawe. Czy ty cokolwiek dzisiaj przeczytasz? Już to wiem. Naprawdę? To jest ciężka skrzynia w ogóle. Mam coś takiego jak grupowe uśpienie? Forma zwierzęca, co to jest? Nie mam chyba grupowego uśpienia, niestety. Szkoda. Uważaj, czego dotykasz, nieznajomy. Możesz przebywać w moim domu tak długo, aż nie skończy ci się złoto. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Kim jesteś? Jestem wysłannikiem Parantu. Nazywam się Kabir. Kupuję i sprzedaję na pustyni rzadkie towary. Jeśli cię na to stać, mogę cię uczynić bardzo potężnym człowiekiem. Ale jeśli twoja sakiewka jest pusta, możesz od razu przestać zawracać mi głowę. Każde błogosławieństwo ma swoją cenę. Podobnie jak każda klątwa. Nie jesteś zwykłym kupcem, prawda? Jesteś bardzo spostrzegawczy. Orkowie przeczesują całą krainę w poszukiwaniu relikwii pradawnych. Daliśmy im dostęp do całego Warantu i wspieramy ich prace wykopaliskowe. A ja mam dopilnować, żeby orkowie wywiązali się z umowy. Powiedz mi coś więcej o relikwiach pradawnych. Orkowie gromadzą wszystkie artefakty i starożytne pisma, jakie wpadną im w ręce. Ale najbardziej interesują ich boskie artefakty. Podobno pradawni posiadali ich kilka. Dlatego orkowie każą niewolnikom poszukiwać ich w ruinach starych świątyń. Co wiesz o boskich artefaktach? Jestem biznesmenem, a nie badaczem. Sekrety tych starożytnych artefaktów nie są znane naszemu świeckiemu ludowi. Sądzimy jednak, że mogą być bardzo potężne w rękach boskiego wybrańca. Ale kto to może wiedzieć? No tak. Jakie boskie artefakty odnaleźli już orkowie? Podobno jeden z artefaktów znajdował się we wschodniej świątyni w Trelis. Znajdował się? Już go tam nie ma. Skąd ta pewność? To proste. Wiem, gdzie jest teraz. Naprawdę? Gdzie jest boski artefakt ze wschodniej świątyni? Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie kosztuje więcej niż masz w sakiewce. Jaką umowę zawarliście z orkami? Pomagamy im, a oni nam za to płacą. Proste, ale Wak od paru dni zalega z opłatami. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Ile złota jest ci winien Wak? Nawet nie wiesz, jak dużo. Jeśli Wak nie pośpieszy się z zapłatą, zamkniemy przed orkami bramy Warantu. Nie otworzymy ich, dopóki orkowie nie spłacą długu. Ile muszę zapłacić, żebyś mi powiedział, jak dotrzeć do boskiego artefaktu? Powiem ci coś, przybyszu. Pomogę ci, jeśli dopilnujesz, żeby Wak wywiązał się z umowy. To chyba uczciwy układ. Skoro tak twierdzisz? No tak, mamy kolejny boski artefakt. To jest zadanie główne na 1000%. Jak najbardziej. A co my mamy tutaj, jeżeli chodzi o informacje? No mamy rozmowę z Kabirem, no wiadomo. Dobrze, no to został nam chyba Torus do pogadania tutaj, w tym miejscu. No ewentualnie Milok, ale to może za chwilę pogadamy z Milokiem. Masz całkowitą pewność. No nie, muszę stanąć naprzeciwko. To znowu ty. Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpaść. Pamiętam, nazywasz się Torus. Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. To jak będzie? Mam cię uczynić niewolnikiem, czy zabić na miejscu? Ja trochę nie rozumiem, o co mu chodzi, bo przecież w dwójce nie zrobiliśmy nie wiadomo czego. No, z wyjątkiem tego, że zabiliśmy w sumie Bladwina. No i kruka. Wciąż się wściekasz o te stare sprawy? Za każdym razem, gdy się pojawiasz, wszystko diabli biorą. Mam tego dość. Orkowie władają teraz całym światem, a ty musisz przestrzegać ich zasad. Inaczej zginiesz. No nie ma problemu.
chce pracować dla orków. Bałem się, że powiesz coś takiego. Pozwól, że cię postawię do pionu. To ja tu rządzę. Twój pierwszy błąd będzie zarazem ostatnim. Jasne? Ale ty masz wielki nos po prostu. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Nie waż się nawet tego powtarzać. Nie gadałbyś tak hardo, gdybyś wpadł na tych podstępnych leśnych ludzi. Jeśli cię dorwą, zrobią z ciebie mielone. O jakich podstępnych ludziach mówisz? W leśnych jaskiniach mieszkają ogry. Do niedawna były nastawione pokojowo. Ostatnio jednak atakują wszystko, co zapuści się do ich lasów. Na twoim miejscu bym się tam nie wybierał. Mhm. Dowodzisz orkami? Zgadza się. Zajmuję się zewnętrznymi obszarami Trellis. Trzeba kontrolować okoliczne farmy i strzec wykopalisk we wschodniej świątyni. Ta robota i tak jest dość męcząca. Skoro jednak tu jesteś, muszę naprawdę zacząć uważać. Opowiedz mi więcej o mieście Trellis. Trellis to zamek o dużym znaczeniu strategicznym dla orków. Jesteśmy tu blisko pustyni Varant. Zagląda tu wielu asasynów zmierzających do krain centralnych. Nigdzie w krainach centralnych nie znajdziesz bardziej doświadczonych wojowników i bogatszych asasynów niż tutaj. Coś w sam raz dla ciebie. Zgadza się. Orkowie pozwalają ci sobą dowodzić, człowiekowi? To robi wrażenie, co? Orkowie zdobyli wyspę Korinis i sprowadzili nas na kontynent na swoich galerach. Zaproponowali nam wybór. Mogliśmy być ich niewolnikami lub wojownikami w ich służbie. Wygrywałem walki na każdej arenie Myrtany i przyjąłem sposób życia orków. Gdy nauczysz się już myśleć jak ork, reszta przychodzi łatwo. W czym mogę pomóc? Wolałbym, żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości, to możesz równie dobrze dla mnie pracować. Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych wieści z farmy na zachodzie. Wysłałem tam patrol rozpoznawczy, żeby zorientować się, co się dzieje. Po nich też słuch zaginął. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Jak idą wykopaliska we wschodniej świątyni? Nadzorca Tempek ciągle żąda dodatkowych ludzi, a dostawy nie dochodzą. Mam tego dość. Idź do świątyni i powiedz Tempekowi, że musi przysłać dostawę. Dobra. Zostaw mnie w spokoju. Czyli to wszystko, tak? No, niech będzie. To wiecie co? Może weźmiemy od razu zadanie od Miloka, bo idziemy do tej wschodniej świątyni. Jezu, nie zatrzymuj mnie, przepraszam. Ale jest jeszcze inny. Musisz odejść tam. Idź sobie, jestem zajęty. Wolałbym raczej jakieś porządne kawałki. Nasze problemy. Wiecie, co mnie zastanawiam? Czy nie byłoby lepiej olać teraz tego Trellis? Wziąć tylko teleport do tego miejsca i wracać, ale z drugiej strony... Z drugiej strony po co? Dobry z ciebie, Kowal? Chciałbym w to wierzyć. Wielu wojowników zwyciężało dzięki moim ostrzom. Nie zawsze jednak tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza, Mora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem, ale mimo to zawsze nosiłem go przy sobie. Przypominał mi o ojcu. Nie masz już swego starego miecza? Nie. Wszystko przez to, że ten dureń, niedorobiony nadzorca Tempek, nie potrafi wypełniać prostych poleceń. Powiedziałem mu, że może wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tempek musiał go jednak zabrać, idiota. Przyuczysz mnie do kowalstwa? Mam cię uczyć? Be, czemu? A co ty dla mnie zrobiłeś? Pozwolono ci nosić oręż na chwałę orkowego ludu. Nie wystarcza ci to?
A kto ciebie przyuczył do kowalstwa? My, orkowie, jesteśmy wojownikami. Wielu z nas to prawdziwi mistrzowie w tym fachu. Często wiedza przekazywana jest z ojca na syna. Mhm. Dobra, w ogóle tak z ciekawości, ja mam aktualnie bardzo mało pieniążków. I troszeczkę mnie to boli. I teraz tak, mamy bardzo długą listę zadań z tego, co mi się wydaje, bo ich trochę za dużo wzięłam. Dlatego myślę, że zaczniemy od wschodniej świątyni. Już tam byliśmy w jej okolicy. Ale no, nie poszłam tam dokładnie. Zastanawiam się, czy jest jakaś ścieżka, która tam prowadzi tak po ludzku. Ale obawiam się, że chyba nie. W sumie bardziej z Montery tam jest taka ludzka ścieżka, można by powiedzieć. Okej, okay. Czy ja właśnie zrobiłam głupotę ever? Nie wiem. Chyba nie. A może i tak? Nie. Jest okej. Okay. Przynajmniej wiecie. Teraz mogę użyć tych miksturek, póki jeszcze nie umiemy się leczyć. Troszeczkę tak zwątpiłam, czy dobrym pomysłem jest robienie teraz Trellis, bo tutaj będziemy mieli tego strażnika takiego świątynnego i on będzie mnie zatruwał, ale jakbyśmy go wzięli sobie na odległość, to nie powinno stanowić wielkiego problemu. O, witam. Widzę, że jest goblin i jest goblinia jagoda. Czy tam goblińska. O, są nosorożce. Jak widzicie, one mają troszeczkę inne już umaszczenie. Ale myślę, że będziemy tutaj zwiedzać jeszcze też później. Tak mi się też wydaje właśnie. Teraz bym wolała się skupić na tej świątyni. No i tak, wiemy, że drugi boski artefakt jest gdzieś. Pytanie jest takie, gdzie? Ale wiemy, że był tutaj. Właśnie w tej świątyni. To tak, może zaczniemy od miecza, który jest tutaj. Kruszmilok. A łopata będzie tam w środku. Dzisiaj będzie też sporo właśnie takich ożywieńców. Ale tu jest nadzorca. Lepiej nie zbliżaj się do świątyni, Mora. Co jest nie tak ze świątynią? Roi się w niej od ożywieńców, Mora. Lepiej się nie zadawać z tymi obrzydliwymi potworami. Mhm. Byłeś już kiedyś w świątyni? Oczywiście. Moja grupa była kiedyś dwa razy większa. Ale nagle z ziemi zaczęły wychodzić szkielety, które nas zaatakowały. Widzisz tu jedynie nędzne niedobitki moich ludzi. Pozostali zginęli w świątyni. Jak idą wykopaliska? Bardzo źle. Mam tu zbierać artefakty i inne relikwie. Nie mam jednak pojęcia, skąd je brać. Tu nic nie ma. A z powrotem do świątyni nie zaciągnęłoby mnie nawet 20 zębaczy. W świątyni pozostał ktoś żywy? Nie wiem. Ktoś powinien to sprawdzić. Z całą pewnością nie będę to jednak ja. Rozumiem. Milok szuka swego starego miecza. Nie zamęczaj mnie tą starą historią, Mora. Być może go tu ze sobą przytargałem. Ale prawdę mówiąc, nie pamiętam. Nie mam czasu na te bzdury. Torus oczekuje nowych dostaw. A, naprawdę? Tego sukinsyna przecież nawet tu nie ma. Nie musi sobie radzić z tą przeklętą świątynią. Pokaż mi swoje towary.
Dobra, to może jednak zmienimy temat. Ja moje standardowe rzeczy będę kupować. I co? I tutaj widziałam paczki z bronią. Tego nie otwieramy, bo mnie zaczną bić. No i co? I pora tutaj wejść. O, już widzę to paskudztwo. Te muzyki są... Ta muzyka jest świetna w tej świątyni. O, i tak to nie trafimy. Trochę wyżej. Naprawdę? Trafiłam. On się zaciął na szczęście. To dobrze. Dobra, wyciągaj broń. Tak, tak, jasne. Dobra. Pięknie. To akurat już mamy na szczęście z głowy. Dobrze. Nie spodziewałam się, że dzisiaj tutaj wejdę. Kolejny odcinek z ożywieńcami. Te zombiaki chyba są najgorsze. Nie wezmę nic z ciebie? To tylko w quest packu można? Kocham po prostu. No przestań bronić, ile możesz. Dobra, mój ostry bełt aż tutaj poleciał. Mamy metalowy kufer, a w środku nic zbytnio ciekawego. Ale zgarnijmy od razu tą łopatę, żeby nie zapomnieć. Ona bodajże gdzieś tutaj była. Łopata Bena. Pójdziemy ją też dzisiaj oddać na spokojnie. Tylko najpierw ogarniemy świątynię do samego końca. Pięknie to wygląda, musicie przyznać. Fajnie. Ja mimo wszystko bardzo lubię Gothica 3. Tutaj ożywieńców za dużo już nie będzie chyba. No, tak mi się wydaje też. Ale te chrząszcze są duże. No, garstka ożywieńców. Stara skrzynia przed nami. Sztaba magicznej rudy. I tutaj będzie chyba też ciężka skrzynia. Nie, kolejna stara. Hej Mora, co się tu skrada? A wiesz co, kradnę ci tylko rzeczy. O, całkiem fajny amulet. Niechaj Beliar macie w swojej opiece, Mora. Mało brakowało, a wziąłbym cię za jednego z tych ohydnych ożywieńców. Sądziłem, że zostanę tu już na zawsze. Tempek przerwał poszukiwania ocalałych w świątyni. To do niego podobne. Strach zawsze bierze w nim górę nad honorem. Nie wiem, jakim cudem zdołał zostać nadzorcą. Ten tchórz powinien raczej paść owce. Możesz chodzić? Zaraz się przekonasz na własne oczy. Chodź, wynosimy się stąd. Dobra, to idziemy. Będzie dobrze. No i tak naprawdę to dzisiaj będzie prawie już na tyle. Żałuję, że nie wziąłem sobie teleportu pod Trellis, bo zapomniałam, a byłam koło Torusa, a tam jest teleport. Ale za swoją głupotę się płaci.
Przynajmniej wykonamy dzisiaj dwa zadania, bo te ogry to zostawimy już na kolejny odcinek, jak nie na troszeczkę później. Chociaż jakbyśmy je brali pojedynczo, pod bramę, to byśmy pokonali na spokojnie. Dziękuję ci za pomoc, Mora. Nie znalazłbym dość odwagi, żeby samotnie stawić czoła ożywieńcom. Przyjmij te mikstury na znak mojej wdzięczności. Dziękuję. Lepiej sobie idź. Znalazłem w świątyni kogoś żywego, szamana Kamaka. Chwała Beliarowi! Śmierć Kamaka byłaby wielką stratą dla orkowego ludu. Dzięki za te wspaniałe wieści, Mora. Co mam powiedzieć Torusowi? Że urabiam tu sobie ręce po łokcie. Mora wkrótce otrzyma swoją dostawę. No i dobrze, świetnie. Czyli wykopaliska też już mamy ogarnięte. To wrócimy do Torusa, zdamy mu chociaż ten malutki raporcik. I nie wiem, co jeszcze uda nam się zrobić. Ten miecz oddamy temu Milokowi. I... no i nie wiem. Co jeszcze mogę zrobić? Dobre pytanie. Nie wiem, czy chcę cokolwiek więcej robić aktualnie. W sumie. Można by było iść po tego alchemika, ale już raczej dzisiaj nie zdążymy, a nie chcę, żeby ten odcinek trwał znowu 50 minut. Więc po prostu zrobimy... pójdziemy do Torusa i już. Tego Miloka właśnie minęłam, doszło to do mnie, że jestem głupia. No i teleport weźmiemy. Wykopaliska we wschodniej świątyni znów postępują zgodnie z planem. Czas najwyższy. Jeszcze trochę opóźnień i miałbym kłopoty z przełożonymi. Oto twoja zapłata, draniu. A dziękuję. No i tak, tu jest teleport. Tam już są ogry w tej jaskini. Ale to na razie nie potrzebujemy. I chodźmy jeszcze Milokowi oddać tą rzecz. Wiem. Ten mieczek konkretniej. Tak to już jest. Znowu nam było moja decyzja. Za mój, jak same kłopoty. Znalazłem twój stary miecz. Naprawdę nam było moja. To rzeczywiście on. Gdzie go znalazłeś? Na wykopaliska, co we wschodniej świątyni. Wiedziałem. Ten drap Zerczek faktycznie go wziął. Dziękuję, Mora. W zamian dostaniesz coś ode mnie. Zamknij, jadaczkę. Dobra, i nie chcę się od ciebie niczego uczyć, ani nic zrobić, bo za dużo kasy chcesz za to. I tak z ciekawości. A, tędy jest droga do Silden, nie do Geldern. A to ciekawy rozwój akcji. Już widzę tam krwiopijcę wredną. Dobra, moi drodzy, w kolejnym odcinku pójdziemy po Avogadro, który jest tutaj na farmie. Myślę, że zajmiemy, kurde, jeszcze Benowi tą łopatę. Wiecie co, to szybko pobiegniemy jeszcze do niego. W międzyczasie się z wami pożegnam. W kolejnym odcinku zajmiemy się ogrami, zajmiemy się właśnie Avogadro. I myślę, że będzie fajnie. Tutaj przy okazji się już pozbędę tych wilków. O Boże. Albo i nie. Kurde, ale głupotę zrobiłam. Ojej, nie, nie, nie. Krzaki. Nie wiem, czy mnie gonią, czy nie. Chyba nie. Albo tak? Biegną za mną, skurczywąsy. Za dużo tych bestii! Dobra, chyba głupotę robię. Sam się prosi. Ojej. Ben, montuję łopatę. Mam twoją łopatę. Jesteś mi coś winien. Naprawdę byłeś w świątyni? Jak widzisz. Ale...
ale tam byli ci potworni... Ożywieńcy. Muszę przyznać, nie brak ci odwagi. O czymś zapomniałeś? O czym? Pieniądze, kolego. Dalej, nie mam całego dnia. Czasem widzę, jak farmer Derek podkrada się w nocy do posągu Inosa. Na pewno coś tam ukrył. Gościu, ja już to zebrałam sama. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym zajmiemy się tutaj innymi rzeczami, czyli właśnie tym alchemikiem oraz orkami. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!